Czyli te biodra mają szansę stwistować się i zejść niżej. Okay? Niech się przyzwyczają. Chwilę niech posiedzą w tym. Ok, i teraz, ponieważ ten twist jest dosyć duży, a łatwo jest zobaczyć piętę z tyłu. No jak przez bark patrzymy, pięta jest, jest. Po co? Żeby wiedzieli, co mają chwycić zaraz. Po prostu. To nie jest żadne ćwiczenie. Ja to jest tylko taki myk na zasadzie takiej, że a nie potem otarta ręka, nie wiadomo, co w ogóle chwycić. Tylko żeby, aha, dobra, ok, tak, jest, jest. Podnosimy biederka trochę do góry. Będzie łatwiej, nie będzie taki naprężony mięsień czworogłowy, tak? No i teraz uginamy nogę. Biodra cały czas są podwyższone. No i teraz mamy szansę, aha, dobra, jest, jest. Okay. Tak? Kto w ogóle nie sięga, dać mu gumę i zaczepić. I wtedy już będzie ok, tak? I teraz najpierw przyciągamy nogę, ale nie tak super mocno, ale przyciągamy nogę. Nie do kości łonowej, nie na zewnątrz, tylko do środka pośladka. Tak? Jesteśmy w takiej pozycji rozkręconej, biodra są do góry, noga jest w miarę przyciągnięta. Teraz robimy wdech i z wydechem naciskamy biodra powolutku i spokojnie w dół, powolutku, bo to jest bardzo już duże rozciąganie i zginacza bioder, i czworogłowego. W tym momencie dużo osób już zagryza, bo to jest bardzo nieprzyjemne dla większości osób. Tak jak dla niektórych rozciąganie pośladków, tak dla niektórych czworogłowych, dla mnie też. Bo ja mam bardzo silne czworogłowe, dla mnie to jest po prostu to jest koszmar. Ja robię tylko takie... No. Okej, okay. Więc zejście tutaj w dół i może ja to już tylko... Już mnie tak ciągnie, że mi wystarczy, tak? Ale oczywiście, przyciągam mocniej i twistujemy korpus do góry. Tak? Jeszcze. Okej? Okay. I tutaj przez 5, 4, jeszcze naciągamy 3, 2, 1. Okej. Okay. Jesteśmy, zrobiłyśmy. Teraz niegwałtownie, tylko wytłumaczyć, że powolutku odpuszczamy i teraz na pół palec mi wyląduje ta noga. Powolutku, bo tak jest zupełnie inaczej ułożona rzepka. A tak mamy szansę zamortyzować i teraz jest bardzo nieprzyjemny moment, taki, bo ta rzepka się tak układa nieprzyjemnie. Zamortyzować to i dopiero kiedy już jest ok, z powrotem stopa się wdzie. Teraz już, jak widzicie, ona odłożyła się, jestem bardzo rozjechana już. No to się wydarzyło mimochodem. O tak, ja nawet nie zauważyłam, kiedy się znacznie bardziej rozjechałam. I teraz już jesteśmy z rękoma hop, po jednej stronie. Nie tutaj do przodu, tylko tutaj, po ukosie. No i fajnie. Może nie aż takim dużym, ale jednak to trochę. Ręka zewnętrzna nic nie robi. Ręka wewnętrzna wyciąga się. I teraz robimy wdech i powolutku z wydechem unosimy rękę i prostujemy nogę. Nie patrzymy się do przodu, nie ma takiej potrzeby. Mocno naprężamy nogę, wyciągamy nie bardzo mocno rękę, ale do przodu jednak. I znowu jest przetrzymanie przez 5, 4, 3, 2, 1, luz. Powtarzamy drugi raz. Tak? I teraz. Najlepiej, oczywiście, jeśli są osoby, które nie mają zakresów, miały dwie kostki zawsze, tak? Teraz idziemy sobie z powrotem, była już ta pozycja, tylko teraz jesteśmy bardziej rozjechani. Ok, czyli jesteśmy, ręce są z przodu stawione, korpus jest lekko do przodu, nie mocno, tak? I teraz jesteśmy, mamy biodra rozkręcone. Odwracamy uwagę, nie patrzymy się na nogę. Tylko robimy wdech i teraz z wydechem, powolutku, niech sobie idzie ta brzegniczka i sobie idzie na rozkręconym biodrze. No tak. Kto nie ma zakresów, wiadomo, pójdzie na kostki i z powrotem ugnie biodro. W porządku. Nie ma żadnych przeciwwskazań. No, więc robimy, idziemy i lądujemy. Tak? Ok, to jest trzeci wariant. Oczywiście zaraz będę pokazywać, co się dzieje, jak ktoś nie, jak ktoś bardziej, jak ktoś mniej i tak dalej. Więc generalnie to jest to, zejście do szpagatu. Okej? Okay?